Radio Maryja, zapraszamy na serwis informacyjny. Eksperci z Rzymu krytycznie oceniają metody Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jakie zastosowano przy badaniu próbek po katastrofie smoleńskiej. Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów jako jedno z trzech instytucji tego typu prowadzi badania, które mają stwierdzić bądź wykluczyć obecność materiału wybuchowego. Do włoskiego laboratorium trafiło 200 próbek pozyskanych w wyniku ekshumacji ciał ofiar katastrofy. Wkrótce do Rzymu ma dotrzeć kolejna partia materiału. Z karabinierami rozmawiali dziennikarze tygodnika Sieci. Redaktor Marcin Wikło przyznaje, że Włosi byli zdziwieni metodami przyjętymi przez polskich ekspertów. Problem jakby z tą metodą przyjętą przez polskich specjalistów polegał na tym, że oni pracowali tak, żeby niczego przypadkiem nie wykryć. Ja nie mówię, że to ma być badanie, które musi coś wykryć, ale tam chodziło o to, że przyjęto 4 metody badawcze, a wynik miał być pozytywny tylko wtedy, kiedy 4 te metody wykażą na przykład jakiś rodzaj materiału wybuchowego. Jeżeli 3 by wykazały, że materiał wybuchowy jest, a jedna nie, to natychmiast anulujemy całe badanie i uznajemy, że tego RDX-u, pentrytu czy nitrogliceryny tam po prostu nie ma. I na tym przede wszystkim ta ułomność polega. Włosi otwierali oczy, mówili, że jedna metoda, jeżeli jest dobra, no to ona po prostu powinna wystarczyć. W 2013 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadziło analizę ponad 700 próbek. Pochodziły one z wraku samolotu oraz gleby w Smoleńsku. Teraz Włosi badają materiał strumien, w których były chowane ofiary katastrofy. Ciała znajdowały się w zalutowanych metalowych trumnach. To sprawia, że materiał nie był narażony na czynniki zewnętrzne. Warto zauważyć też, że karabinierzy prowadzą swoje prace za darmo. Polska zapłaci tylko za odczynniki i kalibrację urządzeń. Próbki z ciał ofiar zbadają jeszcze 3 inne za darmo lepiej, w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Za darmo lepiej jak za pieniądze. Materiałów wybuchowych. Przed laty w państwach tych dochodziło do zamachów, w których terroryści używali materiałów wybuchowych. Wcześniejsze przekazanie gospodarstwa rolnego następcy i przejście z tego tytułu na rentę strukturalną. Między innymi taką zmianę dla rolników proponuje Solidarność tej grupy zawodowej. Za darmo lepiej jak wiesz. Znalazła się w opracowanym przez nią projekcie nowelizacji ustawy o rentach strukturalnych i ubezpieczeniu społecznym rolników. Związkowcy postulują w nim też zniesienie obowiązku zaprzestania działalności rolniczej w przypadku przejścia rolnika na emeryturę. Takie regulacje dyskryminują rolników, co nie sprzyja dalszemu rozwojowi rolnictwa w naszym kraju, mówi senator Jerzy Kruszcikowski, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności. Chcę zwrócić uwagę, że ostatni raport wykonany przez Trybunał Obrachunkowy i prezentował po mnie na komisji pan sędzia Janusz Wojciechowski pokazuje, jak młodzi rolnicy Unii Europejskiej coraz trudniej przejmują gospodarstwa rolne. W związku z tym jest coraz większy trend, żeby gospodarstwa rolne, które nie mają komu przekazać, jednak kontynuowały swoją działalność. Jest w Unii Europejskiej większy zakres starszych rolników prowadzone gospodarstwa rolne. W związku z tym, dlaczego my mamy pozbawiać też i w Polsce rolników, jeżeli nie mają następców, jeżeli nie chcą, powinni mieć możliwość przejścia wypracowanej emerytury, a jeśli nie mają następcy, jednak kontynuować tę działalność, a nie być ścigani z urzędu jako przestępcy. Proponowane przez Solidarność zmiany wynikają m.in. z faktu, że od stycznia przyszłego roku przestaną obowiązywać przepisy umożliwiające rolnikom wcześniejsze przejście na emeryturę. Projekt nowelizacji w tej sprawie przekazano prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, który może przedstawić go jako własną inicjatywę ustawodawczą. Kancelaria prezydenta konsultuje go obecnie ze związkowcami. 30 tysięcy hektarów lasów będzie musiało zostać odtworzone po nawałnicach, jakie przeszły w nocy z piątku na sobotę. Ponad 22,5 tysiąca hektarów zostało zniszczone w województwie kujawsko-pomorskim i południowej części województwa pomorskiego. Gwałtowna burza wyrządziła najwięcej szkód w nadleśnictwie Rytel, gdzie zginęły 2 uczestniczki obozu harcerskiego. Leśnicy przewidują, że okres przywrócenia lasów do ich użytecznego stanu zajmie przynajmniej 5 lat. Samo usunięcie powalonego drewna potrwa do 2019 roku. To największa klęska, jaka dotknęła lasy państwowe w Polsce w ich 100-letniej historii, powiedział Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. No jeszcze tak, stocznie rozpierdolili, teraz jeszcze lasy. W którym wywróciła ta
trąba powietrzna połączona z tą wichurą, 700 tysięcy metrów sześciennych drewna, a powierzchniowe szkody, gdzie całkowicie musimy... Ursus, stocznie zamknęli, rozpieprzyli, wywalili jeszcze i lasy. To szkody, których nikt nie mógł przewidzieć. Do tych najbardziej dotkniętych nadleśnic to właśnie nadleśnictwo Rytel, 8 tysięcy hektarów, nadleśnictwo Czersk, 5100 hektarów, nadleśnictwo Runowo, tam koło Mroczy, 4000 hektarów, nadleśnictwo Szubin, 1200 hektarów, Przymuszewo, 1200 hektarów. Choroba. Nie wiadomo natomiast, ile wynoszą straty poniesione przez... Choroba zjadła drzewa. A leśnicy udrożnili już drogi dojazdowe i usunęli niebezpieczne drzewa, zwłaszcza te zwisające nad drogami. Wprowadzono także bezwzględny zakaz wstępu do lasu. Podobne straty poniosły również bory tucholskie 14 lipca 2012 roku. Wówczas zniszczonych zostało 550 hektarów drzew, a z lasów trzeba było wywieźć 142 tysiące metrów sześciennych drewna. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder jest kandydatem na jednego z dyrektorów rosyjskiego koncernu naftowego Rosneft. Poinformował o tym niemiecki tygodnik Der Spiegel. Polityk SPD zajmuje też kierownicze stanowisko w spółce Nord Stream budującej drugą nitkę gazociągu przez Morze Bałtyckie. Według gazety propozycję powołania niemieckiego polityka do zarządu Rosneftu zawiera dekret premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Władze spółki przewidują powiększenie zarządu z 9 do 11 członków. Akcjonariusze Rosneftu podejmą ostateczną decyzję pod koniec września. Obecnie w zarządzie firmy zasiada m.in. kilka osób zaprzyjaźnionych z prezydentem Władimirem Putinem. Zachowanie i podejmowana obecnie praca przez byłego kanclerza Niemiec w ocenie ministra Macieja Małeckiego jest w kilku kwestiach nieetyczna. Trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby uwierzyć, że zatrudnienie Gerharda Schrödera na kluczowych stanowiskach, spółkach zależnych od Władimira Putina nie ma wpływu na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej i Berlinie. Gerhard Schröder jest bardzo wpływowym niemieckim politykiem, który przeszedł do rosyjskiego biznesu i trzeba wyjątkowej naiwności, żeby uważać, że nie wykorzysta swoich kontaktów do promowania rosyjsko-niemieckich interesów gazowych. Gerhard Schröder jest twarzą rosyjsko-niemieckiego sojuszu gazowego i biznesu pod nazwą Nord Stream i Nord Stream 2. Niestety te inwestycje uderzają w bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rosneft jest jednym z rosyjskich przedsiębiorstw, na które Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły w 2014 roku sankcje w związku z agresją Moskwy na Ukrainę. Schröder wielokrotnie krytykował europejskie i amerykańskie restrykcje wobec Rosji, nawołując do normalizacji stosunków z tym krajem. Ukryte jest poparcie agresji na Ukrainę Niemiec. Tak, ukryte. Trzeba być głupim i naiwnym, żeby to tak akceptować wszystko, wiesz. Tak. No. Nie tylko Putin to taki, wiesz, agresywny jest. Nie tylko Putin. Masz więcej takich czubków, co mają raka w mózgu. Raka mózgu mają. Psychiczni są. I nie reagują. No to jako słudzy diabła, jako wysłannicy diabła, bo oni sobie żyją, się tak rozpędzili, jeszcze trochę pożyją, ale teraz to życie ich to nie jest istotne, nie jest ważne. Chodzi o to, żeby oni jak najwięcej tu mogli zrobić. Nie wiadomo czego jeszcze. Zła. Szatan się cieszy. Dziś w sanktuarium Matki Bożej i Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się spotkanie słudzy szatana. Są to słudzy szatana. Zapraszamy. Program spotkania jest następujący o 16.30. Spotkanie formacyjne dla przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Fatimskie prośby Matki Bożej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. Co tam ci wejdzie? Natomiast homilię wygłosi ksiądz Jarosław Winnicki. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Spełnijmy życzenia Matki Bożej.
Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kolejne nasze poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 21 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzyptówkach. 28 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej w Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. 4 września w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. 11 września w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu i 18 września w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Tragedia na obozie. Potężne nawałnice przyniosły śmierć i trwogę. Harcerzom pierwsi z pomocą przyszli mieszkańcy. Czytamy w naszym dzienniku. Renta za gospodarstwo. Solidarność Rolnicza opracowała projekt nowelizacji ustawy o rentach strukturalnych. O najważniejszych propozycjach tej nowelizacji czytamy w naszym dzienniku. Bezbronni wobec mediów. Niestety, nic nie zapowiada poprawy na przyszłość w zakresie lepszej edukacji medialnej Polaków. W programach edukacyjnych na poziomie szkoły była już ścieżka edukacji medialnej, ale została zaniedbana. W naszym dzienniku rozmowa o mediach publicznych z Piotrem Boroniem, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie wolno zwlekać. Jakiej reformy potrzebuje armia? Jakie nowe rozwiązania proponuje Ministerstwo Obrony Narodowej? Analiza Romualda Szeremietiewa. Cud nad Wisłą. Zwycięstwo tak wielkie uratowało przed zagładą Polskę i Europę. W naszym dzienniku artykuł doktora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 12 minut po 13:00. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Ostać z kolem, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Ukończyna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wozy, gmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci? W Radiu Maryja aktualności dnia. Nasz gość, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, jesteśmy w toku kampanii wyborczej w Niemczech, a równocześnie jesteśmy w takim, powiedziałbym, szczycie przemytniczym związanym z nachodźcami i z firmami przewozowymi, o których Unia Europejska doskonale wie, które biorą, jak poinformował poseł Karol Karski, a te informacje, jak mówi, są oficjalnymi informacjami przekazanymi przez szefa agencji unijnej zajmującej się tą kwestią, od 1,5 tysiąca do 8 tysięcy dolarów
za przyjazd do Europy. To zależy ta suma od stopnia uwiarygodnienia. Najwięcej płacą osoby, którym wręcza się fałszywe paszporty. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała, że zwiększy pomoc dla tak zwanych uchodźców, tak ona nazywa te osoby. No i we wrześniu wybory w Niemczech. Panie profesorze, czy to szaleństwo będzie miało kiedyś jakiś dobry kres? Miejmy nadzieję, że tak, że wytonują te nastroje i działania, staną się bardziej racjonalne po wrześniowych wyborach w Niemczech, gdyż już wcześniej Martin Schulz, który jest kandydatem SPD na kanclerza, zapowiadał w rozmowach też i kuluarowych z niektórymi europosłami, że w kampanii wyborczej, jak to mówił, cytuję, pojedzie kwestią uchodźców, czyli będzie z lekka atakował kanclerz Merkel za jej politykę uchodźców, ale sam oczywiście jest w tym zanurzony, gdyż jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego i prominentny polityk SPD niemiecki w Brukseli wspierał ten proces. No ale chce się nim podzielić i bardziej odpowiedzialnością obarczyć panią kanclerz Merkel i w tej chwili odbywa się specyficzna gra wyborcza pomiędzy dwojgiem kandydatów, czyli Martinem Schulzem i panią Angelą Merkel. On niedawno stosunkowo zarzucił jej, że niepodnoszenie kwestii uchodźców i w ogóle spraw związanych z Niemczech jest cynizmem. Pani Angela Merkel odpowiada, że podejmuje te kwestie uchodźców. Ojciec cytuje jej nie tylko odpowiedź, ale i działania. Ma przeznaczyć, jak czytam, 50 milionów euro na kwestie uchodźcze, a także podtrzymuje zasadność swojej polityki, która jest kwestionowana w wielu krajach Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech, w krajach skandynawskich. I sądzę, że no na pewno zmieni się retoryka względem uchodźców po wyborach w Niemczech. Jakkolwiek trzeba zauważyć również inne kwestie, gdyż my przede wszystkim dyskutujemy o problemach, jakie stwarzają uchodźcy na miejscu, czyli w Europie. I słusznie, ale kilka dni temu w mediach niemieckich pojawiła się informacja, że właśnie w Niemczech zanotowano rekordową liczbę wolnych miejsc pracy. W związku z powyższym Niemcy są zainteresowani napływem ludzi z zewnątrz i także z zewnątrz Unii Europejskiej. Ale czy przypadkiem nie są zainteresowani, aby dokonać pewnej selekcji, gdyż również, jak podają media niemieckie, nie wszystkie dziedziny gospodarki czy dziedziny, gdzie mają być zatrudnieni pracownicy, są jednakowo oblegane. Wobec tego, powtarzam raz jeszcze, być może chodzi tu o pewną selekcję. Panie profesorze, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz mówił o tym, że tego europejskiego ducha trzeba wprowadzać w państwach siłą, no i nawet zapowiadał też, że jakby doszedł do władzy, to nie będzie przeznaczał 2%, czego zresztą Niemcy nie robią, na Pakt Północnoatlantycki, ale na armię europejską. Czy to by znaczyło, że na przykład wraz z nachodźcami przyjdzie armia europejska? Tak oczywiście teraz trochę puszczam wodze wyobraźni, gdyby kanclerzem był Martin Schulz, no i tutaj tych wzorem niemieckich żołnierzy, prawda, z 1939 roku nam by jakieś obozy tutaj z uchodźcami porobił. Droga do stworzenia europejskiej armii jest bardzo daleka. Mówił o tym przewodniczący, czyli szef NATO, wielokrotnie, pytany także przeze mnie i poprzedni szef NATO. Mówił, że większość krajów Unii Europejskiej należy do NATO i zdecydowana większość obywateli Unii Europejskiej jest pod parasolem NATO. Wobec tego tworzenie odrębnej armii de facto w kontrze do Paktu Północnoatlantyckiego jest pozbawione sensu, ale te pochukiwania kandydata na kanclerza
Niemiec z ramienia SPD Martina Schulza, no trzeba jednak rozpatrywać cały czas w kontekście toczących się wyborów. Jak ojciec wspomniał, Niemcy nie wywiązują się z obowiązku płacenia na armię 2% produktu krajowego brutto. Przypomnę, że Polska pod rządami premier Szydło i za ministra Antoniego Macierewicza wypełnia akurat te zobowiązania. Niemcy nie i pani kanclerz Angela Merkel publicznie zobowiązała się, że będą starać się to w najbliższym czasie wyrównać i określiła, kiedy to się ma stać. W związku z powyższym musi odróżnić się w kampanii wyborczej od niej Martin Schulz i twierdzi, że lepiej nie wpłacać na armię pod kątem NATO, ale tworzyć armię europejską, czyli chce się kreować na tak zwanego prawdziwego, szczerego Europejczyka, no i nieco dyskontować postawę Angeli Merkel. Zastanawia mnie opinia publiczna zwykłych Niemców, kiedy patrzą na to wszystko, kiedy no, słyszą wypowiedzi i Schulza, i Merkel, a równocześnie no, mając ograniczone możliwości w zakresie mediów we własnym kraju, wielokrotnie przecież słyszeliśmy o cenzurze politycznej mediów niemieckich, przynajmniej niektórych. Głównie chodzi tutaj o tak zwaną poprawność polityczną. Co taki zwykły Niemiec sobie myśli o tych nachodźcach, o Angeli Merkel, o tej całej sytuacji? Otóż myślenie tak zwanych zwykłych Niemców można przełożyć na ich preferencje wyborcze w poszczególnych landach niemieckich, no i niebawem do Bundestagu. Jeśli zwrócimy uwagę na fakt wzmocnienia się i wcześniej, nie tak dawno przecież, powstania nowej partii Alternatywy dla Niemiec, która z wyborów na wybory, myślę o landowych w Niemczech, zyskiwała coraz większe poparcie i wahała się i waha na poziomie około 10% i partia, która właściwie powstała tylko na krytyce kanclerz Angeli Merkel. Pytałem mojego kolegę europosła z ramienia AfD, gdy im to poparcie tak rosło od 3-4%, potem 7%, za 2 tygodnie już 10%, potem jeszcze więcej w wyborach landowych. Mówię, co wy takiego robicie? On mówi, nic nie robimy, tylko krytykujemy Merkel w sprawie uchodźców. W związku z tym oni wyczuli ten moment, wiedzieli, że społeczeństwo niemieckie się burzy, zwłaszcza i obywatele Niemiec, którzy bezpośrednio doświadczyli kontaktów z uchodźcami, czy jak ojciec mówi, z nachodźcami. Ale w tej chwili partia ta przeżywa problemy, przeżyła także rozłam. Jej szefowa Frau Kertety ma pewne perypetie rodzinne, urodziła dziecko. Także partia ta w mojej ocenie wyhamowała, stąd też w wyborach liczy się dwoje kandydatów, czyli pani kanclerz Angela Merkel i Martin Schulz. O ile na samym początku, gdy nasz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego deklarował chęć startu w wyborach, poparcie dla niego było bardzo duże, nawet był okres, gdy przewyższało poparcie dla kanclerz Angeli Merkel, mówiło się o efekcie Schulza, to w tej chwili na pierwszym miejscu jest pani kanclerz Merkel i to Schulz musi poszukiwać środków i narzędzi, aby odrobić straty. A we wrześniu ten mechanizm relokacji ma zadziałać. Komisja Europejska trochę chyba właśnie zachęcana przez Berlin mówi o tym, że ta relokacja jest obowiązkiem. Tutaj oczywiście cały wachlarz sloganów o wartościach europejskich, o tym, o tamtym, o siamtym, ale czy Niemcy i Komisja Europejska, Juncker są i Timmermans oczywiście, bo to taki powiedziałbym dyżurny satyryk związany z Unią Europejską, czy oni są w stanie zmusić Polskę do przyjmowania tych, których Polska przyjąć tutaj nie chce, natomiast cały czas Polska pomaga rzeczywistym ofiarom konfliktów zbrojnych w różnych miejscach, w których te ofiary mają pomoc najbardziej przekładającą się na możliwości i na potrzeby. O,
utraciliśmy połączenie z panem profesorem. Może uda się za chwilę raz jeszcze. Pan profesor Mirosław Piotrowski jest z nami. Powtórzę pytanie w takim razie, czy Unia Europejska, Berlin, Franz Timmermans z Junckerem są w stanie przymusić Polskę, która nie chce przyjmować tych, których oni nazywają uchodźcami, ale pomaga rzeczywistym uchodźcom na miejscu. Ta pomoc, która idzie z Polski, nie była ofiarowana do tej pory przez rząd polski poprzednich, nazwijmy to, koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ta pomoc jest wielokrotnie wyższa. Tak przedstawia sprawę także rząd pani Beaty Szydło. Panie profesorze, więc jak? Czy ten nacisk po wyborach on trochę zelży, czy też możemy liczyć na taki stały kij Berlina i Brukseli? Myślę, że w tej sprawie akurat wybory w Niemczech mogą niewiele zmienić, gdyż moim zdaniem polityka względem uchodźców została ustalona w Unii Europejskiej, a przede wszystkim przez kanclerz Angelę Merkel, Junckera, a także Tusk był o tym, jak sądzę, informowany kilka lat wcześniej, kiedy godzili się na to. Przypomnę, że kiedyś Donald Tusk w Gdańsku wypowiedział się, że w ciągu 20 lat musimy liczyć się na przyjęcie 70 milionów imigrantów. On mówił o imigrantach, co nawet opublikowała jedna z lokalnych gazet tamtejszych. W związku z tym sądzę, że to jest plan kreślony wcześniej, uzgadniany nie tylko z tymi politykami i do tego, aby uległ on modyfikacji i zmianom, potrzeba gruntownych zmian, ale uważam, że zarówno jeśli wygra kanclerz Angela Merkel, na co ma w tej chwili największe szanse, a nawet jakby wygrał Martin Schulz, to w tych kwestiach niewiele się zmieni. Będziemy mogli mówić tylko o innym rozłożeniu akcentów. A urzędnicy typu Juncker, Timmermans czy Donald Tusk wykonują to, co usłyszą, co poleci im przede wszystkim Berlin, a teraz Berlin wzmocniony jeszcze głosem z Paryża. To jeszcze patrząc na takie połajanki i ciągłe napominanie Polski, jakby była państwem niesuwerennym, czy jest w ogóle do wyobrażenia debata w Parlamencie Europejskim dotycząca Niemiec, dotycząca sytuacji Niemiec, dotycząca polityki Niemiec, która przecież nie jest polityką wewnętrzną, ale także polityką, która z racji choćby przymuszania innych krajów staje się polityką dotyczącą również Polski. No na przykład nielegalna decyzja kanclerz Angeli Merkel, która naruszyła prawo międzynarodowe. Prawo europejskie, no, jaka? Prawo niemieckie, polecając służbom wpuścić w gruncie rzeczy niekontrolowane. Takie prawo dookoła, proszę państwa, że w końcu sięga to Rosji, sięga Baciuszek tej ruskiej religii, proszę państwa. Tak dookoła Polski sięga kręgiem, proszę państwa, Rosji i w sumie jako ten krąg zły, bo skoro tam zaatakowali religię Świadków Jehowy, to już jakieś diabelstwo, proszę się temu bliżej przyjrzeć, jakieś diabelstwo, że dookoła po Rosję, po Putina i Schulz i Juncker i Merkel, niby tu przeciwko morderstwom Merkel, a jednak mordercy ją dopadli, niby tu przeciwko
rozsadzaniu samolotów i atakowaniu, ale udaje, że nic nie wie. A tutaj Putin, proszę państwa, mówią, że raka na mózgu miał, psychicznie chory, uśmiechniętego Putina pokazują jako rzeczywiście osobę po prostu psychicznie chorą i ciągle tę Ukrainę atakuje, albo Ukrainę. Atakuje. W Parlamencie Europejskim. No. I co ty na to? Z pewnością nie będzie. Zarówno EPP, jak i socjaldemokratów, jak i liberałów. To dlaczego? Jest zła polityka. Ona się tak tyle tylko, że rozkłada na czynniki pierwsze, żeby tego nie było widać. To są słudzy diabła. Po prostu słudzy diabła. Troszeczkę Merkel dopadli ci uciekinierzy i problemy z nimi związane, bo to nie oni koniecznie tam rozsadzają i tak dalej, tylko ci miejscowi. A tak robią ludziom wodę z mózgu, bo się to rozkłada na czynniki pierwsze. Odwracanie kota ogonem, czyli pieprzenie kotka przy pomocy młotka. Parlamentu Europejskiego. No i sądzę, że byłaby naiwną, gdyby do takiej debaty dopuściła. Przed wyborami to jest niewyobrażalne, no a po wyborach to również trudne do wyobrażenia. No, czyli będą zajmować się nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Także wiecie państwo, boczkiem, żeby nikt nie wiedział, zatuszować, że nawet wojnę, historię wojny można odmienić. Choroba, proszę państwa, Putina na wojnę. Widzicie państwo, choroba na wojnę. Tak, tak. Jak to można odmienić historię II wojny światowej? Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca Wydziału Teologicznego i kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej UN w Poznaniu i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Pozostańmy jeszcze w tematyce niemieckiej, ale teraz popatrzmy na grunt kościoła niemieckiego. Otóż bardzo niepokojące wieści związane ze sprzedażą kościołów. Ta sprzedaż może dotknąć także misje katolickie dla Polaków w Niemczech. Chodzi choćby o kościół świętego Klemensa w Essen. Tak, to jest niestety prawda. Ja ją przeżywam podwójnie, raz jako katolik i ksiądz i Polak zarazem. A z drugiej strony dlatego, że jest to wspólnota Polska Misja Katolicka prowadzona od lat przez moich współbraci. Trzeba niestety potwierdzić, że to jest kolejny, powiedziałbym, taki niezrozumiały racjonalnie gest władz Kościoła niemieckiego, który w jakiś sposób wychodzi przeciwko istnieniu polskich wspólnot kościelnych w Niemczech. Mówię kolejny gest, dlatego że warto przypomnieć, że kilka czy kilkanaście lat temu miały miejsce na przykład próby redukowania etatów w polskich misjach katolickich. Tam, gdzie pracowało dwóch księży, mimo że oni mieli pełne obciążenie pracy w warunkach niemieckich, były próby redukowania tych etatów do jednego. Ale kurie niemieckie miały się całkiem nieźle. Ach, kurie niemieckie mają po kilkuset pracowników, co myślę, że jest liczbą porównywalną z ilością w ogóle księży pracujących na terenie danej diecezji. I raczej następuje rozrost tej biurokracji, charakterystyczny dla administracji zachodniej, dla administracji zachodnioeuropejskiej, unijnej.
niestety ten pasożyt, ten nowotwór rozrostu biurokracji, on jest bardzo też charakterystyczny dla kościoła niemieckiego. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kościół w Essen, to jest to sytuacja, no powiedziałbym, bardzo dramatyczna. 18 lipca proboszcz wspólnoty niemieckiej, takiego centrum duszpasterskiego łączącego kilka kościołów, ksiądz Ludegard Blasius, ogłosił Polakom, że kościół został już sprzedany. Po interwencjach w kurii okazuje się, że podobno ta decyzja nie została jeszcze zatwierdzona przez biskupa, który w ogóle ponoć był niezorientowany w sprawach tej decyzji i dlatego decyzją biskupa przesunięto ostateczny werdykt w tej kwestii do czasu po zakończeniu urlopów, a więc gdzieś po 10 września zainteresowane strony mają się spotkać. Nawiasem mówiąc, no jest to dla mnie też informacja bardzo kuriozalna, bo dotyczy przecież kwestii bycia lub nie bycia polskiej wspólnoty kościelnej, istnienia w ogóle kościoła jako budynku i okazuje się, że ważniejszy jest termin wakacji niż sprawy tak bardzo istotne. Całej pikanterii dodaje jeszcze fakt, że według informacji uzyskanych w kurii przez stronę polską, przez polskiego duszpasterza i rady, przedstawicieli rady parafialnej, ten teren kościoła wraz z przylegającym terenem został podobno sprzedany inwestorowi, który zamierza tam wybudować, jak to określono, osiedle czy bloki dla uchodźców. No jeżeli mówimy o tak zwanych uchodźcach, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że chodzi tu o bloki dla Arabów, dla muzułmanów. No więc jest to sytuacja, powiedziałbym, wręcz symboliczna, pokazująca jakąś totalną uległość świata zachodniego, Europy, w tym wypadku Niemiec, wobec tej fali inwazji arabskiej, która wciąż rozlewa się niestety na nasz kontynent. No właśnie, ale także setki kościołów w Europie, we Francji, one są sprzedawane, co jakiś czas słyszymy, że nabywca przerobił je na mieszkania, na hotel, na restaurację, na sklep, na jakąś tam salę widowiskową. To jest takie, powiedziałbym, uzewnętrznienie pustki, która jest po stronie ducha. Europa bardzo często powołuje się na ducha europejskiego, na właśnie to, co nazywa enigmatycznie wartościami europejskimi. No ale cóż to jest takiego, skoro to, na czym było budowane, po prostu jest w Europa, jest wyprzedawane. Dokładnie tak to się dzieje i z jednej strony obserwujemy, że no właśnie, wartości, autentyczne wartości duchowe, a mówiąc konkretnie, wiara chrześcijańska, symbol wiary chrześcijańskiej, jakim jest Kościół, który jest miejscem sprawowania liturgii, jest domem Bożym, on zostaje zamieniony na budynek mieszkalny. W samym Berlinie niedawno mówił mi jeden ze znajomych, który szukając kiedyś mieszkania na terenie Berlina czy też okolic, natrafił na ofertę no właśnie kościoła, który został zamieniony na budynek mieszkalny. To jest, więc pokazuje ta sytuacja, że właśnie dom Boży zostaje zamieniony na dom mieszkalny dla człowieka, co pokazuje no, pewną hierarchię wartości. Ale warto też zwrócić uwagę, że część tych kościołów zostaje zupełnie zburzona. Nawet właśnie nie znajdując żadnego przełożenia pragmatycznego, zostaje zburzona, a więc zupełnie zniszczona, zmieciona dosłownie z powierzchni ziemi, co też moim zdaniem ma pewien wymiar symboliczny. To pokazuje, że Europa z jednej strony wyzbywa się całkowicie, dokonuje tego, o czym wielokrotnie mówił papież Jan Paweł II i papież Benedykt XVI, dokonuje postawy milczącego apostaty, człowieka, który wypiera się Boga, wypiera się w imię sytości ekonomicznej, a więc zamienia właśnie wartości religijne na wartości pragmatyczne. Ale co się okazuje, Europa także dochodzi już dzisiaj do tego, że całkowicie ruguje te wartości duchowe, wartości religijne, ruguje swoją wiarę, swój fundament, potrafi ją po prostu całkowicie zniszczyć, zburzyć, wyrównać z ziemią i na tym budować coś, co jest jej zagrożeniem. Krótko mówiąc, Europa dokonuje swojego samobójstwa.
Księży profesorze, Kościół niemiecki, wspomnieliśmy tutaj o takim wzroście biurokracji kurialnej, o tych świeckich pracownikach kurii, którzy no, mają też swoje etaty, mają oczywiście swoje przywileje, prawa, te urlopy, które są zawsze ważniejsze aniżeli właśnie sprawa, której dotyczy tutaj choćby Kościół w Essen. Kościół niemiecki jest takim kościołem, powiedziałbym, który też dosyć mało entuzjastycznie, tak mówię delikatnie i najogólniej, traktował nauczanie i postać Ojca Świętego Benedykta XVI. Tak, to jest rzecz bardzo charakterystyczna. Pamiętam, jak usłyszałem takie opowiadanie, które jest opowiadaniem prawdziwym, kiedy właśnie zaprzyjaźniona siostra zadzwoniła do znajomych sobie klaretynów we Frankfurcie, niemieckich klaretynów, przy których te siostry we Frankfurcie posługują i ona kiedyś tam spędziła czas i stąd znała tych klaretynów, z gratulacjami, że niemiecki kardynał został papieżem. Usłyszała najpierw milczenie, a potem usłyszała no, takie zdanie, myśmy go nie wybierali. Pamiętam, że kiedy przyjechałem stosunkowo wkrótce po wyborze Benedykta do Niemiec, jeżdżę tutaj regularnie w okresie Wielkiego Tygodnia, a także w okresie wakacji, w tej chwili też przebywam w okolicach Getyngi, spodziewałem się, że tak jak my Polacy cieszyliśmy się z wyboru Jana Pawła II, tak też będzie rzeczą jasną, że ta radość kościoła niemieckiego w Niemczech będzie czymś naturalnym po wyborze kardynała Ratzingera na stolicę Piotrową. Z taką radością absolutnie się nie spotykałem. Wiemy też, że to nauczanie papieża Benedykta faktycznie napotykało tutaj na ogromne trudności, że było wielokrotnie krytykowane, że w samym kościele niemieckim no, papież mógł się przekonać naocznie o prawdziwości słów Chrystusa, że nie ma proroka we własnej ojczyźnie. To, co jest dla mnie też rzeczą ciekawą, to, że papież Benedykt, będąc w Niemczech, zostawił to charakterystyczne przesłanie, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Przepiękne zdanie, przepiękny motyw tej pielgrzymki, który był no przecież bardzo precyzyjnie obmyślanym planem, strategią dla zarówno Kościoła, jak i narodu niemieckiego. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Ja nawet wczoraj na mszy we wspólnocie niemieckiej jestem, jak wspomniałem, pod Getyngą, mieszkam w małej wiosce Friedland i tutaj obsługuję miejscową wspólnotę. Przeżywaliśmy tak zwaną Familiengottesdienst, czyli takie nabożeństwo dla rodzin. Przypomniałem te słowa Benedykta, Weiß Gott, das ist der Zukunft. I pamiętam, zwracałem też uwagę no, na tę wspólnotę wczorajszą. To było zwoływane od kilku tygodni zaproszenie dla rodzin, dla dzieci, dla rodziców. Proszę sobie wyobrazić, proszę ojca, że na tym spotkaniu było 10 dzieci. Z tego dwie dziewczynki pochodzące ze Świętochłowic. 10 dzieci na właśnie spotkaniu mającym zgromadzić rodziny całej wspólnoty, która nominalnie obejmuje do przynajmniej kilkaset osób. 10, raz jeszcze to podkreślam, 10 dzieci, 2 zupełne maluchy przyniesione przez rodziców na rękach i 8 dzieci w wieku szkolnym. Więc pytanie, po pierwsze, pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta myśl i to pragnienie Benedykta, żeby uwrażliwić tych ludzi, że gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, czy ono rzeczywiście trafia do przekonania, to jest oczywiście pytanie retoryczne, ale pytanie drugie to jest właśnie takie, czy papież Benedykt rzeczywiście był człowiekiem słuchanym w ciągu swojego pontyfikatu przez swoich rodaków. To jest także niestety pytanie retoryczne i ono pokazuje, ostatecznie odsłania głęboki kryzys kościoła niemieckiego. No i pytanie, czy na kryzys, który jest odpowiedzią dobrą, właściwą jest wyprzedawanie kościołów, czy właściwą rzeczą w związku z kryzysem jest choćby próba
jakiegoś takiego rozmydlania, nauczania Kościoła, która ma miejsce tu i ówdzie w Niemczech. No, te prądy, które idą od niektórych hierarchów Kościoła niemieckiego, one są takie, powiedziałbym, niepokojące, żeby nie dojść nawet do stwierdzenia, że po części rozłamowe. Niestety ja jestem tutaj gościem na terenie mniejszości kościoła w Niemczech, więc moja opinia może być... Księże profesorze, coś mamy z dźwiękiem, może spróbować... W tej chwili nie wiem, czy jestem słyszany. Jesteśmy, ale bardzo słabo, bardzo słabo. Nie wiem, czy w tej chwili jest troszeczkę lepiej. To może spróbuję jeszcze raz połączyć się na to pytanie ostatnie, dobrze? Dobrze. Może będzie lepiej, tak żeby nasi słuchacze mieli większy komfort słuchania. Także tu jest polityka, tak żeby nikt nie wiedział, nikt nie domyślił się, o co tu chodzi. Taka polityka. Że w pierwszej kolejności jakby ten kościół katolicki był atakowany, no i oczywiście inne religie też, tak, tak. Szatan różne sztuczki robi, sztuczek różnych dokonuje, czasem kościoły przeciwstawne sobie niszczy, czy świadków, czy katolików. Pytanie, czy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz oczywiście dalej z nami. Księże profesorze, czy odpowiedzią na kryzys jest obniżenie po prostu wymagań, zafałszowanie nauki Chrystusa, może także w pewnych obszarach liberalizacja i przyjęcie zamiast wartości chrześcijańskich, wartości europejskich? Otóż ja się bardzo głęboko obawiam, że w Kościele w Niemczech istnieje jakieś przekonanie, że Kościół to jest rodzaj firmy, że Kościół jest rodzajem przedsiębiorstwa, że uda się rozwiązać kryzysy poprzez odpowiednie menedżerstwo, poprzez zarządzanie administracyjne, jakieś plany strategiczne. Nie uwzględnia się chyba tego, że fenomen Kościoła polega na żywym Chrystusie, na Jego sakramentach, na autentycznym duszpasterstwie, które jest po prostu wierne tej żywej obecności Chrystusa. Drugim problemem tego kościoła jest koegzystencja z kościołem luterańskim, który już dawno stracił charakter eklezjalny i stał się po prostu niestety, ale jakąś wspólnotą socjalno-kulturowo-charytatywną. I problemem kościoła katolickiego jest chyba także to, że ten kościół usiłuje w ramach szeroko rozumianego ekumenizmu dorównać tym standardom kościoła luterańskiego. Być może właśnie dlatego żywe wspólnoty przypominające tradycyjny kościół, tak jak polskie misje katolickie, są po prostu niepopularne, stają się może pewnym wyrzutem sumienia albo stają się jakimś ponagleniem do tego, że można ten kościół budować i żyć w tym kościele inaczej, niż jest to realizowane w tym społeczeństwie zlaicyzowanym i w kościele, który w dużej mierze tej laicyzacji się poddał. Być może dlatego tak właśnie jest, jak się dzieje, czego przykładem jest ta dramatyczna historia kościoła w Essen.
Także widzicie Państwo, radio kończy. Coś się dzieje i koniec. Tak. Także przerwało nam i nawet nie słychać tegoż Radia Maryja. Wcale, wcale. No i co tam dalej? Także widzą Państwo, jaka sytuacja jest. O. Przed nami 15 dzień sierpnia. Wspaniałe zwycięstwo wojsk polskich nad bolszewikami. Rok 1920. Cud nad Wisłą. Równocześnie święto Wojska Polskiego. Z nami jest pan profesor Romuald Szeremietiew, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej i były wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie profesorze, to zacznijmy może od historii. To zwycięstwo, 1920 rok, czy docenione, powiedziałbym, no takie legendarne, mityczne, czy geniusz też dowódczy tam zadziałał. Gdyby pan profesor w przeddzień cudu nad Wisłą choćby trochę nam o tym przypomniał. No tak, oczywiście. Znaczy, no po pierwsze skupiamy naszą uwagę na zdarzeniu, które nazywamy Bitwą Warszawską. Jakkolwiek Bitwa Warszawska to by sugerowała, że chodziło o samą Warszawę. Tymczasem operacja, ofensywna operacja kontrofensywy, którą przeprowadzały wojska polskie, obejmowała znacznie większy obszar. No i na dużym przestrzeniach, bo przecież z Nadjeprza wychodziło uderzenie na tyły armii sowieckiej, które atakowały Warszawę. Więc to była duża operacja, ale jest jedna rzecz, o której warto chyba przy okazji powiedzieć. Mianowicie, w zasadzie również my w Polsce traktujemy sprawę Bitwy Warszawskiej jako coś, co rozstrzygało wojnę 20 roku. I w zasadzie nie interesuje nas już, czy stało się coś jeszcze więcej. Tymczasem po klęsce pod Warszawą sowieckie dowództwo, Michał Kłaczewski, nie był wcale, był pewien, że jeszcze wojnę wygra. Nawet po wycofaniu się na wschód meldował Leninowi, że jest w stanie pokonać Polskę, że ofensywę rozwinie ponownie. I Sowieci, zanim skończyła się całkowicie Bitwa Warszawska, zaczęli odbudowywać swoje siły. I w zasadzie prawie wszystkie dywizje, które zostały rozbite, zostały po stronie sowieckiej odbudowane. No i w związku z tym rozegrała się druga bitwa, o której zapominamy i której nie pamiętamy, a która rozstrzygała właśnie o wojnie. To była tak zwana bitwa nad Niemnem. Ona miała miejsce między 20, chyba 28 września, mniej więcej. I to była również duża bardzo operacja, w której początkowo inicjatywę podejmowali Sowieci i oni zaczęli atakować, no ale Józef Piłsudski, naczelny wódz, opracował tutaj kampanię przeciwko Sowietom w podobny sposób, wysyłając grupy uderzeniowe, manewrowe, które weszły na tyły wroga i Sowieci zostali definitywnie pokonani. A więc 20 rok, wojna rozpoczęła, powiedziałbym tak, katastrofę i klęskę sowiecką Bitwa Warszawska, ale kończyła bitwa nad Niemnem i o tym należałoby pamiętać. Panie profesorze, jutro z racji właśnie też tego święta również Wojsko Polskie ma swój wyjątkowy dzień. Tak. Po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, ale nie dojdzie do nominacji generalskich przez pana prezydenta w ten dzień. Czy to jest jakiś policzek, czy to jakiś skandal, bo tak zapewne niektórzy mówili, będą mówić i na to przede wszystkim zwracać uwagę. Na co my powinniśmy zwrócić uwagę, pan szczególnie nam jako wykładowca Akademii Sztuki Wojennej w związku ze Świętem Wojska Polskiego? Ja zwracam uwagę na to, że powinniśmy zwracać
zwracać uwagę na to, że było to wielkie zwycięstwo polskiego oręża w XX wieku, wielka wojna, którą zagraliśmy i podjęliśmy zwycięstwo w starciu z Rosją, Rosją sowiecką, ale wielu carskich wojskowych było, byłych wojskowych carskich było na tej wojnie przeciwko nam. I trzeba tutaj do tego się odnosić. Ja oczywiście w tle tutaj pojawiają się, to budzi różnego rodzaju komentarze, no te nieporozumienia, które powstały na linii Kancelaria Prezydenta Ministerstwa Obrony Narodowej, tak, jest kwestia oczywiście związana z tymi awansami generalskimi, które będą miały miejsce później, ale to moim zdaniem to nie jest najważniejsze. Najważniejszą kwestią jest to, żebyśmy umieli spojrzeć no, na święto poprzez pryzmat tego zwycięstwa, bo to chyba jest najważniejsze. Natomiast no, wszystkie te drobiny to są rzeczy drobne jednak i tym bym się specjalnie nie zajmował. Natomiast zwraca Pan uwagę również w dzisiejszym artykule w naszym dzienniku, że zwierzchnik sił zbrojnych, czyli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i pan minister obrony narodowej powinni niezwłocznie uzgodnić kształt systemu dowodzenia wojskiem polskim. Absolutnie, absolutnie. To jest rzeczywiście rzecz bardzo niepokojąca, ponieważ kiedy został powołany rząd pani premier Beaty Szydło, to jednym z zadań, które stawiał wtedy sobie minister obrony, o czym mówił, to była kwestia naprawy czy przebudowy systemu dowodzenia, który został odziedziczony po poprzedniej ekipie. Ja przypomnę tylko, że w 2014 roku w styczniu wprowadzono ten nowy system dowodzenia. Ja go krytykowałem, więc tutaj od dawna uważałem, że jest nieszczęśliwy. I tutaj wszyscy, którzy trochę się zajmowali tymi kwestiami, byli zgodni, no, że system zbudowany, w którym na najwyższym szczeblu strategicznym jest trzech najwyższych dowódców, którzy nawzajem sobie nie podlegają, no nie może być efektywne, jeżeli idzie o dowodzenie kierowania całością sił zbrojnych. A więc trzeba było przywrócić to, co się nazywa w wojsku jako zasadą jednoosobowego dowodzenia, znaczy, że na każdym szczeblu w siłach zbrojnych w wojsku, a więc na szczeblu tym najniższym, jak powiedzmy dowódca plutonu, ale nie najwyższym, jak siły zbrojnej, powinien być jeden dowódca. I taki zamiar Ministerstwo Obrony miało zrealizować. No i okazuje się, że dziś nie mamy tego nowego systemu, mimo różnego rodzaju zapowiedzi. Co więcej, okazało się, że doszło do kontrowersji tutaj między prezydentem a ministrem obrony narodowej, jak ten system ma wyglądać. No dalej ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego pojawiły się zarzuty, że ten system, który proponuje Ministerstwo Obrony Narodowej, ogranicza również kompetencje, które dysponuje prezydent w tym systemie obecnym, w konstytucyjnym systemie. No więc no to jest niedobra oczywiście sytuacja, dlatego że, jak rozumiem, no system nieefektywny, no jeszcze do tego w sytuacji, kiedy pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia za naszą wschodnią granicą, no to nie jest dobra sytuacja, jeżeli idzie o nasze siły zbrojne. To pewnie najlepszym prezentem dla Wojska Polskiego byłoby uzgodnienie i wdrożenie tego kształtu systemu dowodzenia Wojskiem Polskim. Tak, tak. Ja apeluję i proszę, aby, powiedziałbym, wysoko mówiące się strony tutaj podeszły do tego w taki sposób, aby w zgodzie tę kwestię uzgodnić i żeby to jak najszybciej wprowadzić, bo pamiętajmy, że zawsze, jeżeli następuje zmiana funkcjonowania tych instytucji, to musi istnieć, musimy założyć pewien czas, kiedy no, ludzie, którzy tę zmianę przeprowadzą, potrafią jakoś wyjść w te wszystkie tryby i będzie ten system wprowadzony dobrze funkcjonował. Na to trzeba trochę czasu, a tymczasem tutaj jeszcze nie mamy decyzji, żeby w ogóle ten system uruchomić, więc no,
nie wolno takich sytuacji moim zdaniem dopuszczać. Bardzo dziękuję. Więcej na ten temat w szczegółach będą Państwo mogli przeczytać w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika. Pan profesor napisał, nie wolno zwlekać artykuł o... Nie wolno. Tak, o kształcie dowodzenia. Pan profesor Romuald Szeremietiew, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.